Cześć wszystkim, z tej strony Julian, a w dzisiejszym materiale przedstawię Tobie, w co inwestują fundusze inwestycyjne działające w branży kryptowalut. Tak więc dlaczego uważam, że ten temat jest ciekawy oraz po prostu no warty naszej uwagi? Szczerze, to nie ma tutaj dużo do rozkminiania. No, nie od dzisiaj wiadomo, że tego typu organizacje mają ogromne zaplecze analityczne. Poświęcają oni masę pieniędzy oraz czasu, aby wybrać te projekty, które według nich mają potencjał na zapewnienie największych zwrotów z inwestycji, a w związku z tym możemy to wykorzystać. Przeważnie VC, czyli właśnie Venture Capitals same udostępniają swoje portfolio. Jeżeli je prześledzimy, to możemy znaleźć projekty, w które potencjalnie warto ulokować własny kapitał. Najpierw jednak warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób inwestują fundusze. Po pierwsze, to w ich portfolio nie znajdziemy memcoinów, shitcoinów i tym podobnych. Instytucje stawiają na technologię, która w przyszłości zaowocuje. Oni zdecydowanie skupiają się na Potencjalnych wzrostach w długim terminie, a nie na jakieś szybkie pompy. Wspomagają one rozwój projektów ze solidnymi fundamentami, które wprowadzają coś nowego na rynek, coś innowacyjnego na rynek. Jeżeli chcesz znaleźć projekt, który w pół roku zrobi x200, x100, x1000, to możliwe, że nie znajdziesz go raczej w takim portfolio. A fundusze, z racji tego, że odpowiadają za kapitał swoich inwestorów, to inwestują bezpiecznie. Nadrzędnym celem jest minimalizacja ryzyka, ponieważ no, musisz pamiętać o tym, że inwestują one kapitał swoich klientów. Fundusze nie inwestują również tak jak przeciętny inwestor. To jest bardziej takie wspieranie funduszami zespół, finansowanie rozwoju niż kupowanie coinów i tokenów, bo ktoś tam wspomniał o nich. Muszą oni przykładać dużą wagę do szczegółów, ponieważ są rozliczani z efektów, które oni wygenerują. Dlatego, jeżeli Twoim celem jest budowanie stabilnego portfolio, które nastawione jest na długoterminowy zysk, to ten materiał może się okazać Tobie przydatny. Myślę, że na start fajnie będzie opowiedzieć Tobie o większości projektów, które są wspierane przez fundusze inwestycyjne. I już pierwszy fundusz, który przejrzałem, szybko wyprowadził mnie z błędu. Otóż portfolia tego typu funduszów są bardzo rozbudowane. W większości zawierają ponad 100 różnych projektów. Więc oczywiście, gdybym miał Tobie o nich wszystkich opowiedzieć, to ten film trwałby, no nie wiem, z 30 godzin. Dlatego wybrałem 5 popularnych funduszy inwestycyjnych działających w Web3 i pobocznych branżach i przybliżę tobie to co wydawało mi się najbardziej interesujące. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się Binance Labs, A16Z Crypto, Coinbase Ventures, Pantera Capital oraz OP Crypto. Nie będę opowiadał Tobie o jakichś historii powstawania tych funduszy czy o ich twórcach, bo o tym nie jest ten materiał. Zainteresowanych odsyłam na ich oficjalne strony, tam można sobie poczytać o tym kiedy, co, gdzie i jak zostało założone, przez kogo oraz dlaczego. Tak więc nie traćmy czasu i zajrzyjmy do portfolio pierwszego funduszu. Zacznijmy od olbrzyma jakim jest Binance Labs. Jak możesz przeczytać na głównej stronie funduszu to Binance Labs skupia się na inwestowaniu w zespoły, które budują oraz rozwijają sieć zdecentralizowaną. I to już nieco mówi nam o tym, czego możemy się spodziewać w ich portfolio. Według cryptorank.io portfolio Binance Lab składa się z prawie 30% z projektów opierających się o branżę DeFi i niespełna 25% to projekty związane z infrastrukturą blockchain, a około 18% to jest GameFi. A schodząc sobie tutaj niżej, to możemy sobie zobaczyć ładnie pokładane ich portfolio. I tutaj pierwsza rzecz, która muszę przyznać, że nieco mnie zaskoczyła, to są tak zwane fan tokeny. W portfolio Binance Labs znajduje się token Pari. No, ten jak widzicie tutaj, szczerze nie znam się na piłce nożnej, więc e, może wy wiecie jak to się wypowiada. Ja wolę nie próbować. Znajdziemy jeszcze token Atletico de Madrid fan token oraz AS Roma fan. Są to oczywiście tokeny, które emitowane są przez Socios. A jeżeli Socios, to jest i oczywiście Chili's, czyli znana i lubiana infrastruktura zajmująca się tworzeniem właśnie Tokenów fanowskich przy pomocy Ethereum Virtual Machine, a jeżeli jesteśmy jeszcze w tematyce sportowej, to w portfolio znajduje się również steppen. Jeśli chodzi o branżę Move to Earn, był to zdecydowanie wiodący projekt w ubiegłej Hossie. Jest to zdecydowanie tak zwany Blue Chip token, czyli jeden z najbardziej znanych i po prostu uznanych w tej branży takiej sportowej, blockchainowej. Ja osobiście nastawiam się na szukanie mniejszych projektów w tym zakresie. Myślę, że ta branża jeszcze zrobi swój comeback. I szczerze to nieważne, czy założenia tego typu platformy ci się podobają. W tym przypadku to zespół Steppen konsekwentnie realizuje założenia z roadmapy i ma przy tym wsparcie funduszy właśnie z Binance Labs. A idąc dalej, tutaj na przykładzie Steppen, to możemy sobie zobaczyć, jakie jeszcze fundusze inwestują w tego typu projekt. No i poza Binance w ten projekt inwestuje na przykład Folius Ventures oraz Sequoia. Takie zaplecze to niewątpliwie może pomóc w dalszym rozwijaniu marki. A teraz przejdźmy sobie do DeFi, no bo zresztą jest to branża stanowiąca największy udział w portfolio właśnie Binance Labs, bo aż prawie 30%. No i właśnie, w portfolio znajdziemy 1inch oraz AnySwap. Myślę, że One inch nie muszę Wam przedstawiać. Anyswap jest zdecydowanie mniejszą pozycją w stosunku do One Inch'a. I od razu tutaj wspomnę, że One Inch jest również w portfolio funduszu o nazwie Pantera Capital, o którym wspominałem na tym kanale już kilkukrotnie. Z mniej popularnych projektów DeFi mamy tutaj Symbiosis Finance. Jest to platforma, która umożliwia swapy, farming oraz dodawanie po prostu do puli płynności. Wspiera łańcuchy Polygon, Avalanche, BNB Chain, Ethereum, Aurora, Telos, Boba i Milkomeda. No i moim skromnym zdaniem to wydaje mi się, że jest to projekt warty uwagi, zarówno jak Wombat Exchange. Oczywiście tych projektów tutaj wylistowanych, które uważam za ciekawe, można byłoby wymieniać i wymieniać. Zatem może przejdziemy teraz na szybko do projektów z kategorii GameFi, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, to również stanowi dosyć kluczową część tego portfolio. Pierwszym jest Nine Chronicles, który zgromadził już ponad 300 tysięcy walletów. Ten projekt jest opisywany jako całkowicie zdecentralizowany świat fantazy, naturalnie działający na blockchainie. I dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam o tym, dlatego że ten projekt ma wsparcie Ubisoft, czyli jednego z wiodących gigantów z branży gamingowej. No dobra, wspomnieliśmy sobie przed chwilą o Pantera Capital. I tutaj również warto mieć na uwadze w to, co oni mają na swoim celowniku oraz w swoich torbach. W tym wypadku na stronie portfolio jest podzielone na sektory. Możemy sobie tutaj wybrać, co nas bardziej interesuje, a co mniej. Te sektory dotyczą na przykład infrastruktury, rozwiązań konsumenckich, DeFi oraz rozwiązań korporacyjnych. Oczywiście na tej stronie możecie sobie wszystko przestudiować, ale na CryptoRank po prostu będzie to ładnie wyglądać, wszystko bardziej klarownie. Możemy tutaj przeczytać, że Pantera Capital ma aż prawie 36% portfolio ulokowane w DeFi, 27% w infrastrukturze blockchain, prawie 12% w usługach dotyczących blockchain oraz prawie 26% w projektach innych. I już chyba w tym momencie możemy zauważyć taki powtarzający się schemat tutaj i stwierdzić, że to właśnie DeFi jest jednym z najważniejszych sektorów w Web3. W związku z tym, ty również budując swoje portfolio, jeśli chcesz się inspirować największymi funduszami inwestycyjnymi właśnie w naszej tutaj sferze kryptowalutowej, to może warto by się skupić na tą właśnie branżę zdecentralizowanych finansów. I w tym zakresie możemy wyróżnić m.in. NEAR Protocol oraz OX. OX to jest zdecentralizowany, otwarty protokół, który umożliwia wymianę aktywów poprzez transakcje peer-to-peer, czyli między ludzką, między jedną osobą a drugą. Near to natomiast platforma warstwy pierwszej, która wykorzystuje mechanizm Proof-of-Stake. Przeglądając projekty związane z infrastrukturą, to znajdziemy tam Cosmos, czyli coraz to popularniejszy ekosystem, w którym, jeśli jesteś na bieżąco na tym kanale, to ja sam mam ulokowaną część swojego portfolio. Kolejnym projektem, który znajduje się w portfolio Pantera Capital jest Filecoin. I to w dużym skrócie jest zdecentralizowany magazyn danych. I o Filecoinie to mogę Wam powiedzieć, że... Jeśli stawiacie na e, narrację lub trend związany z chinami wkraczającymi właśnie w sferę kryptowalut, to Filecoin m.in. już nam pokazał, że bardzo ładnie reaguje na wiadomości związane właśnie z chinami wkraczającymi w krypto. Czy tak będzie dalej, to już po prostu rynek zweryfikuje. Idąc dalej, to nie zabrakło również Polkadot, czyli kolejnego blockchainu warstwy pierwszej. Nieco zaskoczył mnie jednak Zcash, ale jak się okazuje, on również znajduje się w portfolio tego funduszu. Cyfrowa waluta, która ma wyróżniać się bezpieczeństwem, prywatnością niskimi opłatami oraz szybkością transferów. Pantera inwestuje również w offchain, czyli firmę zajmującą się rozbudową Arbitrum zarówno Arbitrum One, jak i Nowa. Jeśli oglądaliście moje ostatnie materiały odnośnie airdropu, Arbitrum, jak i analizy całego ekosystemu oraz Kroków, które można było podjąć, aby załapać na ten airdrop i zgarnąć dosłownie parę 10 tysięcy złotych kompletnie za darmo. To może kojarzycie, że około 40% całej podaży Arbitrum wyląduje właśnie między innymi w rękach funduszy oraz po prostu inwestorów, które zdecydowały się wspomóc ten ekosystem. I teraz widzimy, że to jest m.in. właśnie Pantera. No to lecimy dalej z kolejnym funduszem, jest to Coinbase Ventures. Otóż Coinbase Ventures promuje się swoją. Misją. Według tego, co sobie piszą, chcą oni stworzyć przestrzeń dla wolności ekonomicznej na świecie. A portfolio wydaje się to potwierdzać. Jak widzimy, w DeFi ulokowane jest dotychczas najwięcej, bo aż 43, prawie procenta kapitału na drugim miejscu znajduje się ponownie infrastruktura związana z budowaniem blockchainów, prawie ćwierć portfolio, usługi związane z blockchainem 14%. I tutaj w portfolio znajdziemy takie perełki jak Polygon, Uniswap, Lido, Near, Rocket Pool, Optimism czy Compound. Jak możesz zauważyć tutaj, to Coinbase również ma swoją stawkę w arbitrum. Zatem możemy tutaj wyciągnąć wniosek, że fundusze inwestycyjne zdecydowanie stawiają na dobrze rozwijające się platformy i ich portfolia zdominowane są przez projekty o bardzo solidnych fundamentach i myślę, że możesz wyciągnąć z tego wiele wartości. Oczywiście przyjemnie jest trafić na jakiegoś gema, który zrobi ci x100 w dwa tygodnie, ale i tak może być wyzwanie z wypłatą przez płynność. Jednak jak sami widzicie, to najwięksi gracze, oni stawiają na projekty z przyszłością. I tutaj jeszcze dodam wam, że fundusze nie muszą się spieszyć. Chodzi mi tutaj o to, że Wiele osób kracza do świata kryptowalut, bo się nasłuchiwali jakichś influencerów oraz silników ich Lamborghini i innych dziwnych furek i z racji tego to się właśnie spieszą na tym rynku. I tutaj wiem, że będę się trochę powtarzać jak reszta ludzi w naszym tutaj małym światku, ale cierpliwość jak najbardziej popłaca. Granie w długoterminową grę zwyczajnie się może po prostu bardziej opłacić. Coinbase wspiera również projekty z sektora NFT, Metaverse oraz GameFi. Wsparcie otrzymało Avalon, jest to studio zajmujące się tworzeniem gier MMORPG. Podobnie Azra Games, projekt prowadzony jest przez Marka myong Sik Otero, czyli człowieka, który pracował przy grze Star Wars: Galaxy of Heroes. Ciekawym projektem, o którym sam się dowiedziałem, robiąc research do tego materiału, jest Guild W planach jest zbudowanie platformy zbliżonej do Steama. Tylko, że dla projektów GameFi. I celem tutaj jest połączenie gier, społeczności oraz wdrożenie technologii NFT, zanim się zdecydują na to tak naprawdę giganci tradycyjnej branży gier. A następny fundusz o naszym dzisiejszym celowniku jest OP Crypto. Inwestuje on w stosunkowo mało projektów, no przynajmniej porównując go do gigantów takich jak Binance Lab oraz Coinbase Ventures. To, co jest szczególnie interesujące, to że fundusz ten specjalizuje się w inwestowanie w projekty GameFi. Bo one stanowią aż 50% całego portfolio. Raz jeszcze wchodząc na stronkę CryptoRank, to OP Crypto lub ich kapitał jest zdecydowanie wyraźnie podzielony na DeFi, infrastrukturę blockchain oraz GameFi. W takim razie, jeżeli mocno wierzysz właśnie w branżę GameFi, to myślę, że warto się zainteresować działaniami tego funduszu i już pokazuję tobie kilka projektów, które w ten sposób znalazłem na liście tego funduszu. Nyan Heroes to jest taki no shooter strzelanka taka, która budowana jest na blockchainie Solany. Jest to oczywiście projekt opierający się na NFT oraz metaversie naturalnie z wdrożonymi mechanizmami Play to Earn. Elixir Game jest to swego rodzaju launcher do gier na komputer i to jest platforma, która umożliwia instalowanie oraz dystrybucję gier Web 3. Oczywiście jest to raz jeszcze play to earn, gracz zostaje zaproszony do eksplorowania cyfrowego świata, gdzie może konkurować z innymi graczami, zdobywać jakieś tam relikwie, nazwane tak były na stronie oraz wykonywać różne zadania. A ostatnim funduszem, do którego zajrzymy dzisiaj jest A16Z Crypto. I tutaj ponownie mamy do czynienia z portfolio, które składa się głównie z projektów związanych z infrastrukturą oraz DeFi. Podobnie jak w przypadku Coinbase Ventures, to ten właśnie fundusz stawia w dużej mierze na najpopularniejsze projekty. Czyli na przykład DYDX, AVAX, Lido, Solana, Optimism, Aztec. A z nieco takich bardziej niszowych projektów, w które inwestuje A16Z, można wymienić COSEN Labs. Jest to projekt, który zajmuje się zastosowaniem AI w świecie zdecentralizowanym. Więc jeśli nastawiacie się na powrót trendu AI, o którym zresztą mówiłem w poprzednim materiale, to tego typu projekty tutaj możesz właśnie znaleźć. Tak więc, co konkretnego możesz wyciągnąć z tego materiału dla siebie oraz swojego portfolio? Przede wszystkim to wyróżniają się w naszym materiale trzy sektory, czyli projekty tworzące infrastrukturę blockchain, DeFi oraz GameFi. I to właśnie w te projekty pompowane jest najwięcej kapitału przez fundusze, które po prostu wiedzą co robią. I co za tym idzie, mają szansę na intensywny rozwój w czasie. Raz jeszcze mówię tutaj w czasie. Te fundusze grają w grę długoterminową, nie nastawiają się na krótkoterminowe wzrosty, a po drugie, to wygląda na to, że GameFi dopiero się rozkręca. Do tej pory ten trend nie dawał nam zbyt wielu projektów, które były czymś więcej niż taką trochę no, chwilową modą, tak naprawdę. Więc e, wygląda na to, że praca nad grami Web 3, które będą zbliżały się poziomem do tych z Web 2, e, są w zaawansowanej fazie i w przyszłości mogą nas zaskoczyć. Możliwe, że budują właśnie infrastruktury oraz mechanizmy, którymi będą się chwalić w trakcie rozgrzanej hossy. A po trzecie, to według właśnie tutaj tych funduszy, to portfolio na long term. Według nich, raz jeszcze mówię, musi bazować się na projektach z dobrymi fundamentami i warto w taki sposób konstruować swoje portfolio. Jeżeli tego typu zestawienie oraz research, to by się spodobał i chciałbyś dołożyć swoją cegiełkę do adopcji kryptowalut w Polsce? Tak więc będę bardzo wdzięczny, jeśli zainwestujesz dosłownie. Sekundę, dwie sekundy swojego życia, żeby zasubskrybować ten kanał, może polajkować, ale tylko jeśli spodobał Ci się ten materiał, to w ten sposób właśnie przyczynisz się do adopcji kryptowalut w Polsce. Dzięki Tobie, może ktoś zobaczy, ktoś jeszcze, ten materiał wkręci się w temat i kula śnieżna po prostu ruszy jeszcze dalej. Tak więc dzięki, że wytrzymałeś ze mną do samego końca, trzymaj się, do zobaczenia i cześć.